Cześć, jestem Adam, jestem częścią Shootboxer Familia. W wieku 17-16 lat, jak znajomy wziął mnie na pierwszą salę treningową, wtedy zaczęliśmy od boksu. Potem zaczęliśmy wraz z znajomymi wypoczynać salę, trenować tak do przez około rok, półtorej. Później zacząłem trenować dalej w boksie Poznań u Roberta Matoki na Modenie. Później przenieśliśmy się na Grunwaldzką, na koło Ronda Jeziorańskiego i tam właśnie poznałem Siwego i ta historia ciągnie się aż po dziś. Jak widać, w miarę to wychodzi. Siwego poznałem właśnie na sali, na koło Ronda Jeziorańskiego, wtedy zaczął trenować i boxing, prowadzić treningi. Boks sam zaczął mi się nudzić, chciałem czegoś nowego dodatkowo spróbować. I podczas paru treningów zacząłem potem przyjeżdżać do Puszczykowa. Połączyłem te dwa treningi, że trochę w Poznaniu, trochę w Puszczykowie. Teraz większość czasu spędzam właśnie w Łocinie. Prywatnie teraz spełniam się jako tata, ponieważ mam 10-miesięczną córkę. Jak na razie mi to wychodzi, jak to dalej będzie. Tak, staram się założyć właśnie firmę związaną z AGD. No, zawodowskim boxingiem na chwilę obecną jest rok czasu bez walk, więc co będzie z tego, to zobaczymy. Lat mam, żeby coś osiągnąć. Jak na razie mamy jeden pasek, może osiągnąć coś jeszcze więcej. Różnie jest. Ja na przykład miałem osobę, która mnie do tego zaciągnęła i zostało tak, że sam zapłem tą zajawkę, że aż chcę trenować, że bez tego nie można żyć. A są ludzie, którzy po prostu potrzebują jakiś impuls. Tak naprawdę, że dla sławy można to robić, bo jest z tego sława, ale pieniędzy z tego nie ma. Tyle sal teraz pootwieranych, że można wybierać. Tak? Kiedyś była jedna, dwie sale i było trzeba chodzić wręcz na tą jedyną. To teraz, jeżeli nie pasuje nam grupa na tej danym miejscu, to możemy sobie zmieniać. Najlepsza walka to była z Kamilem Janikiem. Wtedy uważam tę walkę za najlepszą, ponieważ wtedy zagrała głowa tak, jak powinna. Od pierwszej minuty robiłem wszystko zgodnie z planem, tak zaplanowaliśmy sobie. Byłem w 100% predyspozycji do tej walki. No i nie mogę sobie nic zarzucić w tej walce. Wszystko zrobiłem tak, jak chciałem, z Pawłem Siakiem. Niestety była to walka o pas międzynarodowego mistrza Europy, mistrza Polski, międzynarodowego mistrza Polski. I no niestety, Polsat Sport, telewizja, za dużo ludzi, zrobiło to jednak za dużo szum na głowie i wtedy nie planowaliśmy tak, jak zaplanowaliśmy sobie walkę, nie wyszło nic z tego. W pierwszej rundzie jeszcze w miarę coś robiliśmy, tak z każdą kolejną rundę było coraz gorzej. Bardziej presja, bo tak jak już rozmawiałem z wieloma osobami, może za szybko była wzięta ta walka, może po prostu nie byłem przygotowany do tego pod względem tak widowiskowego wyjścia. Z Siwym się pracuje tak. To jest taki chłop. Nie, ogólnie bardzo dobrze. Jest wielu mocnych chłopaków, z którymi można dobrze posparować. Jeden napędza drugiego, więc dzięki temu widać efekty, że tak jak między innymi ja, Hubert czy jak Wiktoria, coraz bardziej się pniemy do góry i coraz bardziej o jednym czy o drugim słychać gdzieś.